Serdecznie witam wszystkich w archiwum Rocka i Big Beatu. Dzisiaj w roli głównej grupa DAP. W studiu witam Andrzeja Rzęczewskiego. Witam cię serdecznie. Witam cię. Przybij piątkę. Co wolisz, piłkę nożną czy boks? Na ulicy? Nie. Poważnie. No, piłkę nożną czy boks? Poważne pytanie. Piłkę nożną uwielbiam. Piłkę nożną, dobrze. A boksu żałuję, że... Dobra, to zróbmy tak. Najpierw o piłce nożnej. Dobra. A potem o boksie, obiecuję ci. No, grasz w piłkę, tak się zresztą poznaliśmy, bo po raz pierwszy spotkaliśmy się w bazie wojskowej w Turcji. W Turcji, tak, gdzie graliście z Turkami, to ze świetną drużyną. Mecz był dramatyczny. Jak zobaczyliśmy ich, jak oni grają w tę piłę, to wszyscy byli przerażeni, prawda? To byli tacy byli reprezentanci, znaczy, jacyś tam... Był między nami nastrój taki, wiesz, wieczorowy, także nie byliśmy bardzo przerażeni. No, cieszyliśmy się z własnej, wiesz, obecności, interakcji między sobą, a Turcy byli dodatkowo. A grałeś w jakiejś wielkiej drużynie? Wielkiej? Jeżeli powiem, że wielkiej, to będę miał po prostu kreskę we wszystkich miastach Polski, oprócz Warszawy. Przyznaj się. Byłem za swoich młodych czasów juniorem starszym Legii Warszawa. I zdarzyło mi się nawet grać w drugiej drużynie Legii Warszawa. No i gdyby nie pewien kontekst, powiedzmy, intelektualny w drużynach piłkarskich w owym czasie, to zostałbym być może piłkarzem. No. Chociaż nigdy nie traktowałem tego jako zawód, ani muzyki, ani wiesz, piłki, tylko jakaś to była pasja. No. I teraz pasja pozostała troszeczkę taka właśnie jako kibic, jako obserwator. Jesteś? Założycielem, współ DAB-u. Tak, założyliśmy zespół z kolegami we czterech. Darek, Andrzej, czyli ja, Artur i Piotrek. P zostało zamienione na B. I okazało się, że dodatkowo, że jest to też gatunek muzyki, reggae, gatunek miksu. Pisane troszkę inaczej, ale wymiana jest identyczna. Brzmienie jest identyczne. Brzmienie, tak. No muszę ci zadać to banalne pytanie. Dlaczego akurat reggae, nie blues na przykład, albo punk? No. Usłyszałeś jakąś płytę nagle? Czy wiesz, jeżeli chodzi o DAP i ludzi, którzy go założyli, myśmy się spotykali, wiesz, w remoncie generalnie, czyli niedaleko stąd. Klub studencki, który, wiesz, w tym kraju troszeczkę takim przyduszonym przez militaria i policyjny system był tak jakby taką malutką enklawą, prawda, gdzie może dlatego, żeby skupić tych wszystkich inaczej myślących w jednym miejscu, bo to wszystko było tak jakby za pozwoleniem, chociaż to władz, chociaż to pozwolenie później przeradzało się w tak jakby niekontrolowany światek i gdzieś tam się spotykaliśmy na koncertach punkowych, na pierwszych koncertach punkowych w Polsce. Z Miśkiem, czyli perkusistą, który wcześniej jeszcze grał z Kazikiem, z Milimetrem, który był agresywnym punkowcem, to jest człowiek, który gra na basie, z Piotrkiem. I wiesz, także reggae, punk, to wszystko gdzieś tam istniało w tym tyglu. Wokół tego jeszcze kręciło się mnóstwo właśnie tak jakby takich przebierańców, czyli przeróżnych artystów nieakceptowanych w sklepie spożywczym. To znaczy gdziekolwiek poza takim dosyć wyjątkowym miejscem, gdzie w zasadzie milicja czy policja, jeżeli miała wstęp, to tylko troszeczkę tak incognito. Co wolisz, studio czy koncert? No, to znasz odpowiedź. Koncert. Koncert oczywiście, chociaż jest to niesamowite, jak obserwujesz ludzi, którzy to, co zrobisz w studiu, później słuchają, wiesz, nie wiem, gdzieś na jakichś imprezach przypadkowo, kiedy widzisz, jak ktoś odbiera, wiesz, to tak jakby drugie słuchanie, drugie życie utworu, czy też jakiejś myśli, którą przekazujesz, no także. Natomiast nie ma o czym mówić, koncert daje bezpośrednio, to są wszystko banały, natomiast taka czysto egoistyczna korzyść, to jest po prostu daje energię, wiesz, daje energię na dalsze pożywanie sobie na świecie. Ponieważ ten live, czyli koncert jest tak jakby, wiesz, podstawą naszego istnienia, dlatego trzymamy się grania nie z playbacku, to w ogóle nie ma mowy, ale nawet nie z pół playbacku, tak jak teraz wielu artystów telewizyjnych preferuje. Miało być o boksie, to w takim razie zapytam cię po prostu, czy w końcu wydać jakiś boks, bo grupa istnieje trochę lat. Istnieje i myślę, że jest jakiś fajny czas na podsumowanie, bo oprócz tego, że wydaliśmy
taki best of, czy o tytule to co najlepsze. Przymierzamy się do DVD, różnych takich rzeczy, które w tej chwili, wiesz, ludzie lubią mieć, sięgając sentymentem w przeszłość, ale jest cała masa ludzi młodych, którzy przychodzą na nasze koncerty i też chcą zobaczyć, jak to było kiedyś, jak to jest teraz. Pogadaliśmy chwilę o boksie, pogadaliśmy dłużej o piłce nożnej, a teraz serdecznie zapraszamy obaj na koncert grupy DAP. Pozdrawiam wszystkich widzów kultury. Pozdrawiamy was wszystkich. Jeszcze dawno nie byliśmy w Bydgoszczy. Dla was pierwszy numer Fala. Każdy z nas, zostawiwszy wszystkie sprawy, podryfuje wolny czas. Dwa niewieczne popłyniemy tam, gdzie nigdy nikt nie powie słów, co słyszeć już nie chcemy, tam, gdzie wieczny spokój głos.
Adagą zaśpiewamy teraz piosenkę, którą chyba nasi rodzice też pamiętają. Woman who cried.
Hej, hej, hej! Wiwat Bydgoszcz! I w ogóle, i Warszawa też. Thank you.
nie wolno, nie wolno przechodzić obok. Nie wolno, nie wolno, nie wolno, nie wolno odmawiać młody. Nie wolno, nie wolno, nie wolno, nie wolno samotniony. Przedstawię wam kapelę. Na klawiszach grał na Basmarek, Trąbka Korzeń, Saks Grzesiew, Pębny Misio, Bas Milowy, Gitara Michał. Ja mam na imię Andrzej. Na koniec już zupełnie.
dziękuję.